Nie tylko przedszkola rekrutują. W szkole podstawowej nr 10 trwa nabór przyszłorocznych czwartoklasistów do oddziałów sportowych, a szkoła ma naprawdę znakomitą kadrę trenerską i nie bez kozery nosi imię olimpijczyków polskich. Na sali gimnastycznej zastaliśmy trenera Jerzego Szulińskiego, który prowadził zajęcia z adeptami badmintona. Atakujemy, proszę Państwa, w taki sposób, aby lotka nie leciała do góry. Czyli domykamy rękę i jednocześnie wykonujemy zamianę nóg i zamianę barków przy uderzeniu. Ci uczniowie, którzy kochają sport, z pewnością dobrze poczują się w klasie sportowej. Klasa sportowa w naszej szkole istnieje już od wielu, wielu lat. Mamy trzy dyscypliny, oprócz badmintona, który właśnie tutaj widzicie Państwo przed sobą, jest jeszcze siatkówka i pływanie. Co to jest klasa sportowa? Jest to miejsce, w którym dzieciaki mogą rozwijać swoje pasje. A pasje sportowe to są jedne z najciekawszych, prawda? I trafiają one do klasy sportowej i przez 10 godzin w czasie zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia z profesjonalistami. Rozwijają się, startują w zawodach, no po prostu uprawiają sport już na poziomie nie tylko szkolnym, ale także już profesjonalnym w starszych klasach. Badmintonistami z dziesiątki zajmuje się profesjonalna kadra trenerska. Jest nas czterech trenerów, trzech trenerów pracuje, że tak powiem ciągle jeden trener jest wspomagający. To oprócz mnie pracuje jeszcze pani Olga Stankiewicz, pan Jurek Dołhan i wspomaga nas też również Jacek Niedźwiecki. Jak twierdzi Jerzy Szuliński, wśród suwalskich uczniów jest wielu takich, którzy już teraz wykazują wyjątkowe predyspozycje do uprawiania bardzo widowiskowej, ale i przecież olimpijskiej dyscypliny, jaką jest badminton. O, mamy bardzo dużo ciekawych zawodników. Nawet na tej sali znajduje się przynajmniej ósemka, która zaistnieje w Polsce, a kto wie, czy nie będzie miało medali na Mistrzostwach Polski. Najważniejsze jest chcieć, mówi trener Szuliński. Zaczynamy od chęci i od zaangażowania, a my już zajmiemy się, że tak powiem, rozwojem dziecka. Warto więc odwiedzić szkołę i spróbować swych sił w klasie sportowej. Prócz badmintona zajęcia z profesjonalnymi trenerami mają także siatkarze i pływacy. Czas więc na decyzję, a potem... 14 marca o godzinie 16 mamy pierwszy nabór do klasy sportowej i jeżeli ktoś jest chętny, bardzo proszę zgłosić się do sekretariatu o każdej porze, kiedy sekretariat jest czynny i złożyć można swój akces, że chce, aby dziecko uczestniczyło w szkoleniu sportowym w klasie sportowej.